Postulujemy trzy elementy, które są fundamentalne. Kadencyjność posłów, burmistrzów i wójtów. To znaczy, że po 2 latach wracają na ziemię. Wracają na ziemię po to, żeby przypomnieć sobie o problemach normalnych ludzi. Po to, żeby przypomnieć sobie, czy mają zawód, czy go nie mają. Po to, żeby móc spojrzeć w twarz środowisku, z którego się wywodzą. Koniec z finansowaniem partii z budżetu. My od ponad 3 tygodni finansujemy nasze ugrupowanie na zasadzie finansowania społecznościowego przez internet. Ale kolejna rzecz ważna to to, żeby w Polsce były równe warunki gry dla wszystkich. Stąd propozycja, skończmy z przywilejami. Szkolnictwo zawodowe jest w Polsce potrzebne. Mamy dzisiaj system, który dziecko w wieku 16 lat wybiera tak naprawdę już kierunek studiów. Zróbmy ten program tak, żeby na rynku pracy uczelnie dostawały sygnały, jakie są zapotrzebowania. Trzeba w ramach tego, co jest, upraszczać przepisy. Mam propozycję, żeby tuż przed zakończeniem zaprosić koleżankę Ulę Bury tutaj na scenę. Dziękujemy za miłe przyjęcie w tak ciepły i sympatyczny dzień. Jestem do Państwa dyspozycji. Przede wszystkim młodzi czekają na zmiany i wydaje mi się, że oczekują konkretów. A pan Ryszard Metru mówi o konkretach. I bardzo podoba mi się cała ta idea, a przede wszystkim urzekło mnie w niej to, że ktoś w końcu chce zlikwidować przywileje pewnych grup społecznych, bo to mnie najbardziej boli. Szanuję tego człowieka, znałem go jeszcze przed Nowoczesną, ekonomista dla mnie pierwszego rodzaju i dlatego tutaj jestem. Może wprowadzić Polskę na tory, właściwe tory odnośnie gospodarki, odnośnie finansów, inwestycji. To przede wszystkim dla mnie jest najważniejsze. Mam nadzieję, że to wszystko uda mu się wdrożyć później. Ja jestem przedsiębiorcą. Mam nadzieję, że dla nas jako przedsiębiorcy też coś zrobi. Także jestem bardzo zadowolona z tego, że przyszłam. Interesuje mnie kwestia ZUS-u bardzo. Chciałabym, żeby też coś zrobił z tym, że firmy zagraniczne, typu galerie handlowe, duże centra handlowe, supermarkety, które weszły do nas do Polski, nie są na takich samych zasadach jak my, przedsiębiorcy z Polski. To znaczy nie płacą podatków, mają różnego rodzaju ulgi. Chciałabym, żeby z tym coś też zrobił. Bardzo fajne spotkanie dzisiaj w Lublinie. Taka duża energia. Jestem pod wrażeniem tego, jak ludzie bardzo chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami, uwagami, sugestiami. No ja 40 minut nie mogłem wyjść, bo za chwilę ktoś chciał coś powiedzieć. To są bardzo ciekawe rzeczy, ewidentnie. Ci ludzie nie są przez nikogo wysłuchani. Od dobrych 80, a być może nawet 25 lat. Bardzo pozytywnie. I dziękuję wszystkim w Lublinie za spotkanie dzisiaj i cały dzień.